told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Jak, kochanie? Dobra. Pyszna? Gorąca. No, gorąca. Michaś, masz z mięskiem? No. Różne mięska? Mogę? To gorące. Ja mam z owocami morza. Z krewetkami. Chyba małże, tuńczyk. I co? Aha, anchoa jeszcze. A są, dobra, widzę. Ja sobie zaraz też wezmę oliwy. Ale tak bardzo. O Boże, to już zostałeś, ja nie wiem. Ile tutaj jest mi szyfra? No. Myślałam, że będzie ostra, bo to jest papryka, ale nie jest taka ostra. Nie jest tak ostra. Pycha. Smakuje morzem. Dzisiaj jesteśmy na plaży Dębina, to jest niedaleko Rowów, niedaleko Poddąbia. Przepiękna plaża, nie aż tak tłoczna. Taka klifowa, bo tutaj jest wysoki klif, tak samo jak w Poddąbiu.
Kolejny dzień atrakcji nadmorskich. Dzisiaj idziemy na latarnię Czołpino. Byliśmy tutaj już dwa razy. Byliśmy raz, kiedy tutaj ten dom latarnika, obecnie muzeum, było w stanie po prostu krytycznym. Była to jedna wielka ruina. Później przyjechaliśmy tutaj za kilka lat i już ten dom był odnowiony. Teraz wygląda przepięknie, można go zwiedzić, jest to muzeum. Dodatkowo tutaj z parkingu właśnie Słowińskiego Parku Narodowego od razu przejdziecie sobie taką piękną kładką, która jest też nowa. Kiedyś tego nie było, trzeba było iść tam naokoło przez las. No a teraz jest to taki fajne udogodnienie, fajny skrót. Więc tutaj mamy przepiękny dom latarnika odnowiony i zmierzamy na latarnię Czołpino. Piękna. I powiem wam, że schody też są świeżo zrobione, nowe. Bardzo przyjemnie się po nich idzie. Okej. Jest już Michał. Zobacz, Niniusiu, a tu może chodź. No, jak to na latarni. Przejdziemy. Tam za drzewami ukryta jest latarnia. My już zwiedziliśmy przepiękną latarnię Czołpino. Ona jest dość niska, u góry nie wieje aż tak strasznie. Są przepiękne widoki, także polecam. Idealna właśnie do zwiedzenia z dziećmi, bardzo przyjemna latarnia. Nie jakaś taka, wiecie, niebezpieczna, przerażająca dla dzieci bądź dla dorosłych, jeżeli macie lęk wysokości. No i dalej znajdujemy się w Słowińskim Parku Narodowym. Idziemy teraz na plażę za latarnią. Plaże, które znajdują się za latarniami morskimi, są najpiękniejszymi plażami według mnie na polskim wybrzeżu.
nie są oblegane, dostęp może do nich nie jest aż tak może łatwy, oczywisty. A ta latarnia Czołpino właśnie jest taka, ma taki klimat takiej, wiecie, starej, opuszczonej latarni. No niesamowity, niesamowity klimat. Jeżeli lubicie takie właśnie nadmorskie klimaty, to polecam zwiedzić Czołpino, jeżeli jeszcze nie zwiedziliście. Dobra, a my teraz idziemy na plażę. No. Plaża za latarnią. Zobaczcie, jak to wygląda. Jedna z najpiękniejszych plaż, moim zdaniem, nad polskim morzem, właśnie plaże za latarnią Czołpino. Cudne. Wyjściu z plaży jest czerwona szopa, fajne jedzonko, szybka obsługa. Bawili się na podwórku, a potem przyszła wojna i się trochę bardziej, trochę inaczej bawić. O, i teraz zobaczcie, w tym pięknym takim budynku, który się nazywa Czerwona Szopa, można zjeść sobie pyszny obiad, bo on jest blisko plaży, ale kiedyś, dawno, dawno temu, tam po prostu był taki szpital polowy, gdzie ratowano rozbitków z morza. Bardzo, bardzo ciekawa historia. My teraz wracamy, idziemy do samochodu i będziemy dalej się bawić. Mamy, słuchajcie, jeszcze 4 karnety na Luna Park, więc jeszcze na pewno na coś z dziećmi wsiądę. A na razie możemy podziwiać przepiękny Słowiński Park Narodowy. Pięknie pachnie. A tu ile książek? I jesteśmy w Poddąbiu, nasz ostatni dzień. Byliśmy tutaj, powiem wam, sporo lat temu. Ninka miała 2 miesiące, Michaś wtedy miał 3 latka. I jeździliśmy tutaj po tych klifach z głębokim wózkiem. Nawet jest taki filmik na moim kanale, bardzo, bardzo stary. Odwiedzamy stare miejsca. Morze dzisiaj naprawdę jest spokojne. Jeżeli chodzi o Poddąbie, to też to są takie plaże klifowe. Jest troszeczkę dzisiaj chmur, ale zobaczcie. Zobaczcie to. Przecież to jest bajka. Jest środek sezonu, tak? Mamy dzisiaj 1 sierpnia. Fajnie jest, powiem wam, znać takie plaże, gdzie nawet w sezonie są puste. Pięknie, cudnie.
Super. Oto mój syn. Popatrzcie na to. No. I daj mi tą w miękkiej obładce o Japonii. Nie tą w twardej, tą nie. No chyba to jest ta. Nie wiem. No wyciągnij. No ta. No. To jest no ta, no. Dziękuję. Jesteś super. Proszę. To jest lepszy książek. Nie wiadomo. No i dobry.